Siema, siema, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym spoilerowym filmie, także zapraszam do oglądania. Ogólnie sorry za mój głos, ale jakiś taki zespany dzisiaj mam. Ale dobra, przechodząc. Pokażę wam dzisiaj kilka takich komplecików, które prawdopodobnie pojawią się gdzieś w nowym roku. Ja ogólnie jestem mega zadowolona, że coś takiego się pojawi, bo spodnie... Po prostu będą robione outfity z tymi spodniami, okej, nie oszukujmy się, ale okej, już wam pokazuję dokładnie, co będzie. Na początek mamy taki brązowo-czarny secik. Tutaj oczywiście dla postaci i myślę, że to naprawdę wygląda super, zwłaszcza te spodnie. I oczywiście secik u konia. Tutaj w ogóle jest takie jakieś siodło i nie wiem, czy przypadkiem ono będzie, czy nie, ale chyba to siodło właśnie nie będzie. Tak samo ogólnie też tutaj jakby nie ma, więc ogólnie chyba też nie będzie. Ale właśnie będzie czaprak i jak widzicie ochraniacze i owiki. Kolejnym kolorem setu jest żółty i brązowy, oczywiście dla postaci, także przy spodniach i tych kraciastych podkolanówkach wygląda to super i oczywiście dla konia. Czaprak, jak i ochraniacze i owijki. Kolejnym kolorkiem jest taki właśnie biały z brązowym, co też super wygląda to właśnie dla postaci, te spodnie zwłaszcza. No i oczywiście dla konia, czaprak, jak i owijki i ochraniacze. Kolejnym kolorkiem jest taki właśnie niebieski z brązowym. Jak widzicie u postaci, te spodnie też super wyglądają. I tutaj na kaski czy buty, czy górę nie patrzę, mnie zawsze interesują spodnie, są super, a dla mnie po prostu góra szału nie robi. No i oczywiście dla konia, czaprak, jak i owiki i ochraniacze. I jeszcze kolejne rzeczy w postaci, czyli taka właśnie kurtka, coś w tym stylu, taka czarno-fioletowa. Buty takie złoto, właśnie czarne, wysokie. I właśnie niskie, takie złoto też czarne, które wyglądają zarąbiście. Oraz fioletowo. Czarny. Także na razie w tym zestawieniu to jest na tyle. Dajcie komentarz, który secik najbardziej wam się podoba. Pozostawiam to oczywiście łapeczkę w górę, suba i dzwona, żeby być zawsze na bieżąco. Także trzymajcie się i do następnego.